Cześć i czołem, tutaj Bailey i Chino, oczywiście witam was w kolejnym filmie. Przez jakiś czas mnie nie było, ze względu na to, że niestety zachorowałam. Miałam 40 stopni gorączki i pisałam o tym na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie polajkowaliście, to serdecznie was tam zapraszam, bo tam zazwyczaj piszę, co się ze mną dzieje i można zobaczyć więcej Chin niż tutaj na YouTubie. Kawa mi się skończyła, w domu zamówiłam, dopiero za kilka dni mi przyjdzie, więc idę z wami na kawę. Byłam już prawie w kawiarni, ale było mnóstwo ludzi i nie było gdzie usiąść, dlatego wędruję właśnie do galerii. Może tam będzie jakaś kawiarnia. Zwiada planów jednak znalazłam w ogrodzie mini kawiarnię i usiądę tutaj. To jest przyjemnie na dworze, ciepło. I dawno nie wychodziłam z domu, więc to jest bardzo dobry pomysł, żeby tutaj usiąść. Dobra kawa. Niestety nie udało mi się jechać do moich przyjaciół na chiński nowy rok. Nie udało mi się dla was coś nagrać, nawet próbowałam nagrać dla was coś ze szpitala, ale niestety zbyt źle się czułam, żeby coś dla was nagrać. Dzisiaj pierwszy raz wyszłam z domu, prawie 3 tygodnie już, no. Prawie 3 tygodnie. Wiecie, co jest najfajniejsze w chińskim nowym roku? To, że mimo, że leży się chorym w łóżku, to dostaje się hongbao, czyli taką czerwoną kopertę. I w tej kopercie są pieniądze. I jest oczywiście taka koperta również w internecie, że tak powiem, w aplikacji WeChat. I właśnie takie koperty dostawałam, tak zwane hongbao. Za to hongbao właśnie piję kawę. A tak w ogóle to dzisiaj mam co świętować, bo kupiłam sobie wreszcie sofę do nowego mieszkania. Nowe mieszkanie może wam pokażę wkrótce, jak już będzie ta sofa w końcu. Dobra, a teraz was zabieram do galerii, a po galerii zabieram was na zakupy, a po zakupach zabieram was na jedzenie. Także chodźcie ze mną. Kawa to ewidentnie było to, czego potrzebowałam. Słuchajcie, nagle mam tyle energii, że to głowa mała. Zajebiście. Wow, tutaj jest trochę jak w Polsce, patrzcie. No serialnie, jak w polskim lesie. Crystal skies, crowded places, only facing howling wind. In those eyes, desperation, hesitation for the wind. Running from the darkness of the night. You'll be shining past the brightest light. Just like oh, oh, oh. Just like oh, oh, oh. Believing we can spark the break of dawn. We can find the power to be strong. Just like oh, oh. Just like oh, 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 oh.
Zrobiłam zakupy w arabskim sklepie. Za fasolę zapłaciłam 15 juanów. Za ser feta 20 juanów. To się chyba ciecierzyca nazywa i kosztowało to chyba 7 juanów. Mleko 9 juanów. Tuńczyk po 10 juanów. Koncentrat pomidorowy za 3 juany. Dwa razy. I chleb arabski 10 sztuk. Za 12 łanów. I tu mamy warzywa i za te warzywa wszystkie zapłaciłam 30 łanów. I tutaj w końcu zerwałam pierwszy raz w Chinach miętę i ciężko dostępną białą cebulę. Także tak wyglądały moje zakupy. I tutaj mam jeszcze śmietanę. Dużą śmietanę zapłaciłam za nią chyba 7 łanów. Za małą 5, za dużą 7, tak mi się wydaje. Ostatnio w ogóle znalazłam jeszcze polskie mleko w Tesco, chińskim Tesco. I kosztowało, Boże, chyba 13 łanów. Podeślę Wam zdjęcia, gdzie zrobiłam, ile kosztuje. Mamy już kolejny dzień. Przepraszam, że się z Wami nie pożegnałam. Dlatego robię to teraz, następnego dnia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!